Niechaj będzie pochwalony, przedaj Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, przedaj Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, przedaj Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Uwielbiamy Cię za nieskończoną miłość Ojca, którą nam przynosisz, za nieskończoną miłość, której Ty nam udzielasz. Uwielbiamy Cię za Twoją obecność, za tajemnicę wcielenia, za tajemnicę odkupienia. Uwielbiamy Cię za pełnię chwały, którą otrzymujesz u Ojca i do której nas zapraszasz, do której nas prowadzisz. Ty przychodzisz i pochylasz się nad Twoim ludem, ale też chcesz, aby był godny tej miłości Ojca i tego działania, tego stworzenia i tego przeznaczenia, zaproszenia, które dla nas przygotowuje. Panie Jezu, Ty płoniesz miłością gorliwą, aby oczyszczać, odnawiać, uzdrawiać, uwalniać i uświęcać Twój lud. Dlatego w cichości serc powierzamy Ci nasze sprawy i prosimy, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Duchu Święty, prowadźcie nas do Ojca. Amen. Modlitwa do Boga Ojca o uwolnienie i uzdrowienie. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Wylewaj na mnie Twoją miłość, abym na nowo odkrył, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twoją moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi Twojego Syna, bo wierzę, że jest Twoją wolą, abym była zdrowa na ciele, umyśle, duszy i duchu. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od czubka mojej głowy do podeszwy moich stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Pomóż mi przebaczyć. Pomóż przezwyciężyć i poddać Tobie wszelką złą myśl, niechęć, brak przebaczenia, wszelkie złe uczucie. Pomóż mi zadeklarować, że przebaczam i proszę o przebaczenie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły,
oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcję mocą najdroższej krwi Jezusa, Twojego Syna i naszego Pana. Niech ogień Twojej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i pociągnij jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Bądź przy mnie w chwilach trudnych, w chwilach samotności i cierpienia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twojemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego kocham i którego zapraszam do mojego wnętrza, bo powierzam Mu się jako mojemu jedynemu Panu i Zbawicielowi, jako jedynej mojej miłości, największej i najważniejszej, aby w Nim kochać, pomagać, przebaczać i służyć. Teraz i na wieki wieków. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Bądź jak ogień duszy mej, bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. Duchu Święty, wołam, przyjdź, bądź jak ogień duszy mej, bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie, Duchu Święty, wołam, przyjdź. Bądź jak ogień duszy mej, bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie, Wszechmogący Bóg jest pośród nas. Miłosierdzie Jego wielkie jest. Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go. Wszechmogący Bóg jest pośród nas. Miłosierdzie Jego wielkie jest. Okazuje
miłować Go. Duchu Święty, wołam, przyjdź, bądź jak ogień duszy mej, bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. Panie Jezu Chryste, te dni Paschy już się dokonały. Już nie potrzebujesz 3 dni, żeby lud czekał, aż Ty odnowisz, oczyścisz i ustanowisz nową świątynię Twego ciała. Ty jesteś tutaj pośród nas, w Twoim świętym duchu. Ciebie zapraszamy jako największą miłość naszego życia, jako miłosierdzie Ojca, jako czystość, miłość, pokój, radość i bogactwo Ducha Świętego. Tobie się powierzamy jako naszemu Panu i Zbawicielowi. Dlatego zapraszamy Cię do naszego wnętrza i do naszego życia i prosimy, abyś odnowił Twoją świątynię, bo pragniemy być Twoim ludem, pragniemy być Twoimi uczniami i pokornymi sługami Ojca Niebieskiego, tak jak Ty jesteś Jego Synem i równocześnie Jego sługą, sługą naszego zbawienia. Podobnie jak Twoja najdroższa Matka, jak Święty Józef, jak aniołowie i święci. Dlatego prosimy Cię, Panie, przeskanuj nasze wnętrze, oczyszczaj, uzdrawiaj i uświęcaj i odnów nas w Twojej miłości, w Twojej prawdzie i w Twoim duchu. Jak pisze święty Piotr, apostoł w pierwszym swoim liście, najdrożsi, odrzuciwszy wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Udziel nam, Panie, Twojej słodyczy, Twojej miłości, miłosierdzia, nawet skruchy i wstrętu do grzechu, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i Twoim świętym ludem. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, do Ciebie, Panie Jezu, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, także niejednokrotnie i przez nas, ale u Boga wybranym i drogocennym, my również, niby żywe kamienie, jesteśmy budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłości, prawdy, służby, przebaczenia, przyjemnych Bogu przez Ciebie, Panie Jezu Chryste. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Panie Jezu, wspomóż naszą wiarę, ale my zawierzamy się całkowicie Tobie, abyś nas odnowił. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
Panie, wielokrotnie także i my upadamy, chociaż w Ciebie uwierzyliśmy, ale nasza wiara, miłość, wytrwałość jest często bardzo słaba. Targają nami wichry, pokus i namiętności. Prosimy Cię, wprowadź pokój w nasze serca. Udziel przebaczenia. Dopomóż nam pomagać także innym, którzy upadają. Niech Twój lud nigdy nie straci nadziei w Twoje miłosierdzie, przebaczenie i łaskę. My zaś jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali dzieła potęgi Tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. My, którzy byliśmy nie ludem, teraz zaś jesteśmy ludem Bożym, którzyśmy nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Prosimy Cię o miłosierdzie wszędzie tam, gdzie najbardziej jest ono potrzebne. W naszym życiu, w naszych relacjach. Prosimy o miłosierdzie także tam, gdzie ono jest najbardziej potrzebne. Gdzie być może prawie już zagasła nadzieja, albo gdzie już prawie, że jej nie ma. I jak pisze święty Piotr, umiłowani, proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców, nie rozumiejąc. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez Niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Prosimy Cię o łaskę dobrego sumienia dla nas, dla Twojego ludu, dla Twoich pasterzy i dla Twoich sług, którzy biorą odpowiedzialność za Twój lud. W Kościele i w świecie. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki, przez modlitwę, cierpienie i ofiarę, przez post, ale także przez dobre sumienie i dobre czyny zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich i pokonali zło dobrem. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga, którzy z miłości kochają Go i są Mu poddani, bo On jest naszym Ojcem. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie Króla. Panie Jezu, jeżeli jest jeszcze coś, co może się Tobie w nas nie podobać, prosimy przyjdź, oczyść, uzdrów i uświęć. Ale także prosimy, abyś odnowił w nas Twoją świątynię, uczynił ją piękną, miłą, pełną godności i miłosierdzia. Pragniemy modlić się o Twoją stałą obecność w nas.
Dlatego modlimy się o Twój święty pancerz i ochronę dla nas. Pancerz świętego Patryka związuje się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej z wiarą w Trójcę w jedności ze Stworzycielem Wszechświata. Związuje się dzisiaj z mocą wcielenia Chrystusa oraz Jego pogrzebu, z mocą Jego zmartwychwstania oraz Jego w niebo wstąpienia, z mocą Jego przyjścia na dzień sądu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Związuje się dzisiaj z siłą miłości serafickiej, z posłuszeństwem anielskim, z posługą archanielską, z nadzieją w zmartwychwstanie po nagrodę, z modlitwą patriarchów, z proroctwami proroków, z głoszeniem Ewangelii przez apostołów, z wiarą wyznawców, z czystością świętych dziewic, z czynami prawych ludzi. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Związuje się dzisiaj z mocą nieba, z jasnością słońca, z bielą śniegu, ze wspaniałością ognia, z prędkością błyskawicy, z szybkością wiatru, z głębokością morza, ze stabilnością ziemi, z twardością skał. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Związuje się dzisiaj z Bożą siłą, która mnie, by mną przewodziła, z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała, z Bożą mądrością, by mnie pouczała, z Bożym okiem, by nade mną czuwało, z Bożym uchem, by mnie wysłuchiwało, z Bożym sercem, abym umiał Pana słuchać i z Bożym słowem, by mi dawało mowę, z Bożą dłonią, by mnie prowadziła, z Bożą drogą, by się słała przede mną i bym tylko nią kroczył, z Bożą tarczą, by mnie chroniła, z Bożą armią, by mnie zabezpieczała przed sidłami demonów, przed popadnięciem w wady, przed pożądaniem ciała, przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić, czy jest on blisko, czy daleko, czy jest jeden, czy też jest ich wielu. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty przeciw wszelkiej wrogiej, bezlitosnej sile, które mogłyby napaść na moje ciało lub duszę, przed oczarowaniom fałszywymi prorokami, przed czarnemu prawu pogaństwa, przed fałszywym prawom herezji, przed podstępą idolatrii, przeciwko czarom kobiet, kowali i druidów, przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką. Przyjdź, Panie Jezu. Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem, przed utopieniem, przed zranieniem, przed rozpaczą, abym mógł otrzymać obfitą nagrodę. Przyjdź, Panie Jezu. Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną, Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy, Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję. Przyjdź, Panie Jezu. Chrystus w sercu każdego człowieka, który myśli o mnie, Chrystus w ustach każdego człowieka, który mówi do mnie, Chrystus w każdym oku, które mnie widzi, Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy, Chrystus we mnie, gdy ja mówię, gdy ja myślę, gdy ja patrzę, gdy ja słucham. Przyjdź, Panie Jezu. Związuje się dzisiaj z wszelką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej z wiarą w Trójcę w jedności ze Stworzycielem Świata. Przyjdź, Panie Jezu. Zbawienie przychodzi od Pana. Zbawienie przychodzi w Chrystusie. Niech Twoje zbawienie, o Panie Jezu Chryste, pozostanie ze mną i z nami teraz i na wieki wieków.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryjo niepokalana, Ty zostałaś ustanowiona matką wszystkich uczniów Chrystusa, którzy w Niego uwierzyli, i matką Kościoła. Dlatego powierzamy się Tobie teraz i na wieki wieków. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O wielki Książę Niebieski, najświętszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto my, chociaż bardzo niegodni Twego oblicza, jednak ufni w Twą dobroć, powodowani potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, stajemy przed Tobą w towarzystwie naszych aniołów stróżów i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, którym dziękujemy, których błogosławimy, których przepraszamy za nasze niewierności i których prosimy o miłość i opiekę. W obecności wszystkich aniołów niebieskich, których bierzemy za świadków także naszego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieramy za naszego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiamy sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy nas przez całe nasze życie, abyśmy nigdy nie obrazili Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Bronimy nas przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój duszy każdego i każdej z nas i zaprowadź nas do Ojczyzny Wiecznej. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Obego Bóg pogromić raczył, pokornie prosimy. Ty zaś, Książę Wojska Niebieskiego, strąć do piekła szatana i inne złe duchy, które dla zguby dusz ludzkich po tym świecie krążą. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy stale doświadczali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.